Spójrzcie za oknem, tak pochmurno i brzydko, a ja od rana, już Wam pokazuję, od rana już tutaj poobierałam warzywa, wszystko co miałam, dosłownie robię czystki, już tutaj nic z zamrażarki nie będę wyjmowała, tu mam marchewkę, pietruszkę, seler, pół cukinii użyję do tego, tu jeszcze mam pora, więc na pewno całego skroję, cebulkę zaraz będę też kroiła i wszystko zrobię w tym moim blenderze, malakserze, nie wiem jak to się nazywa, w każdym razie będzie wszystko robione w tym. I przesmażę oczywiście to na maśle klarowanym, moim ukochanym, no i będzie przepyszna zupka, może dodam jeszcze do tego puszkę pomidorów, ale to zobaczymy. Najpierw muszę pokroić wszystkie warzywa, część zblenduję, ale cebulkę zrobię w takiej postaci normalnej, więc biorę się do pracy. Takie poranki kocham. Spójrzcie, co ja sobie dzisiaj zrobiłam na śniadanie. Jakąś taką poczułam potrzebę zwykłej bułki z masłem, bez sera, mnóstwo pomidora, cebulki pokroiłam i normalnej soli, nie żadnej mieszanki, bez pieprzu, bez niczego, zwykłą tą kamienną naszą sól. Widocznie organizm tak tego potrzebuje, więc będę miała na pierwsze, na drugie śniadanko. Do tego kubek kawy i tego mi dzisiaj potrzeba, przepraszam, na rozruch. Już jakoś nie wiem, czy się przejadłam tymi letnimi wakacyjnymi, wiecie, śniadaniami. Nie wiem, dzisiaj prostota, zwykły gluten, masło i odrobinka warzywek. No, czasem też tak macie? Dajcie koniecznie znak. Dobra, zabieram się za moje śniadanie i ruszam z tym dniem, bo plan jest bardzo rozbudowany na wiele rzeczy. Zabrakło mi czasu w tygodniu, więc teraz weekendowo będę musiała to wszystko ponadrabiać. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym dała radę. Właśnie, kochani, szykuję się do wyjścia i przyszłam tutaj z flakonem DKNY Stories. Uwielbiam ten zapach. Przepiękny jest, akurat taki, wiecie, i wieczorowy, ale też idealny do pracy. Tak, wiem. Wiem, obiecałam, będzie film z perfumami. Dajcie mi jeszcze tylko chwilkę, bo zapachy mam wybrane. Teraz tylko tak naprawdę muszę usiąść i nagrać dla Was ten odcinek. Planuję zrobić w sobotę. W ogóle powiem Wam tak, ja mam bardzo dużą listę takich pomysłów, jeżeli chodzi o filmy, bo chcę zrobić w końcu porządek w tej mojej garderobie i chcę Wam też to nagrać. Taką, powiedzmy, a la metamorfozę, ale bardziej taką inspirację, bo chcę tam tą przestrzeń poogarnieć, tak jak Wam mówiłam. To jest jeden film. Drugi na pewno zapachami na jesień i zapachami film na zimę. No i przede wszystkim ten trzeci, o którym Wam wspominałam, chcę zrobić też taki odcinek o zapachach takich słodkich, takich może nie ulepkach, ale takich słodkich, miodnych, może z nutą wanilii, zobaczymy. Co jeszcze? Chciałabym oczywiście również zrobić dla Was film, tylko nie wiem, czy zrobić osobny, czy zrobić go w jakimś vlogu z dekoracjami na jesień. Będę niebawem wyciągała moje pudła z tymi ozdobami. Chcę już zacząć pić w tych jesiennych kubkach. Zobaczymy. Zresztą ja tam, powiem Wam, że już nie pamiętam, co ja tam miałam, ale na pewno chcę, żeby tutaj więcej stało dyniowych, pięknych dekoracji. Tak, taki mam plan. No mówię, pomysłów jest dużo, to wszystko mam spisane. Natomiast, no właśnie, gdybym miała więcej takich sobót, to byłoby cudownie. I staram się też, wiecie, każdą sobotę wykorzystywać na maksa. No ale jestem też jedna i też nie zawsze mam do tego siły, nie zawsze mam też do tego chęci, ale mobilizuję się jak mogę. Zresztą wiecie, wiele razy Wam o tym też mówiłam i powtarzam Wam wielokrotnie, że gdybym mogła się tylko tym zajmować, to byłoby cudownie, ale rzeczywistość jest taka, a nie inna i w sumie powiem Wam szczerze, to dobrze, bo ja też lubię różnorodność i niech ta różnorodność w naszym życiu będzie.
Kochani, zaczynamy vloga. Was zapraszam oczywiście do oglądania. Tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, no co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. Zamówiłam sobie, bo mieć, wiecie co, wkurza ten mój. Wkurza mnie ta moja kabina, którą mam, prysznicowa. I stwierdziłam, że sobie zamówię taki nano cape, to jest powłoka hydrofobowa do kabin. I tutaj mamy dwa takie, a tu jest najpierw chyba tak odtłuszczacz, a tutaj ten drugi produkt to jest powłoka właśnie tam do prysznic. Boże, to się nazywa powłoka hydrofobowa. Muszę się tego nauczyć słowa. Malutkie to coś. Powiem wam, że to nie było tanie, bo to kosztowało 60 parę złotych. I do tego, co my tu mamy w zestawie, mamy dwie takie gąbki, ale to chyba mi się wydaje, że to bardziej było jako zabezpieczenie. I mamy szmatkę. Szmatka chyba, to mi się wydaje, że bardziej do polerowania. Jeszcze muszę sobie tutaj troszeczkę na ten temat poczytać, co to jest, jak to używać. No i będę testowała. Nie wiem, czy wy coś takiego mieliście, czy używacie może takich produktów, bo serio, mnie tak wkurza ta moja kabina. Nie macie, kurczę, pojęcia. Wkurza mnie to, że za każdym razem, jak myję włosy, czy nie wiem, szybki prysznic, czy się kąpię, zawsze cholerka jest ona upaciana. Ja nie lubię jej czyścić. No, po prostu nie lubię. Ja ogólnie chyba mam coś takiego, że do szyb mam jakąś alergię. Dlatego też nienawidzę myć okien. Ale ten produkt kupiłam właśnie z myślą o tym, że ten produkt ma mi po prostu pomóc i utrzymać tę moją kabinę prysznicową chociażby przez dłuższy czas w takim fajnym, dobrym stanie. No zobaczymy. Na pewno wam dam znak. Jeszcze oczywiście też przygotuję dla was test tej mojej myjki z Carhera, bo już sobie ją częściowo testowałam, więc myślę, że na pewno jeszcze jakieś testy przy myciu okien będą. Ta druga część już wam kiedyś zapowiadałam, ale nie mogę się, cholerka, wiecie co, zebrać, żeby to w końcu nagrać. No ale dobra, najważniejsze będą teraz testy tego produktu. Albo zrobię to na wizji, albo po prostu zrobię to poza kamerą i wam wtedy tylko powiem, czy ten produkt jest wart waszych pieniędzy i waszej uwagi przede wszystkim. No zobaczymy. Pokładam w nim serio, ale duże nadzieje. A dziś zrobiłam sobie pastę jajeczną. Starłam jajka, chyba miałam 6 jajek. Tutaj mam natkę pietruszki, trochę musztardy, majonez, łyżka taka śmietany, osiemnastki chyba. Trochę cukru, trochę soli. Ja teraz to wymieszam. Powiem wam, że jakoś tak mi się zatęskniło za tą pastą jajeczną, więc super, będę miała na chleb. Teraz spróbuję, czy jest wystarczająco soli, czy wystarczająco
musztardy, ale już się nie mogę doczekać, bo mam przepyszny chleb razowy, to sobie zaraz kanapeczkę z tą pastą zrobię. No i mi pojemnik taki, zobaczcie, tej pasty jajecznej wyszedł, więc super, bardzo się cieszę. Będę miała z całą pewnością na kilka dni. Zupka mi się pięknie gotuje, ale brakuje jej takiego wsadu. A ja się ostatnio wkręciłam w te lane kluski na mące żytniej. To jest mąka żytnia 1400. I właśnie na jej bazie zrobiłam przepyszne kluseczki, dwa jajka dałam, no i woda, a i sól. No, więc za chwileczkę będę wrzucała tę masę na moją zupkę. Powiem Wam, że jest genialna. Na pewno całej masy nie zużyję, ale wiecie, co ja zrobię? Bo to też robiłam w poprzednim razem. Wzięłam na zwykłą wodę, taki wrzątek osolony, masę, powrzucałam te kluski, odsączyłam je i później je przesmażyłam na zwykłym maśle klarowanym z odrobiną z odrobiną magii. Wrzuciłam jeszcze do tego ze dwa jajka i to było przepyszne. To po prostu było przepyszne. Musicie tego spróbować. Coś genialnego. Nie wiem, czy znaliście akurat taki przepis. W każdym razie ja to znam też z domu rodzinnego. Oczywiście zazwyczaj one były, te kluski kładzione, to były albo szare, takie wiecie, z ziemniaków, albo na zwykłej mące pszennej. Ale ja bardzo lubię żytnią, więc ją sobie teraz wykorzystam właśnie w tej zdrowszej wersji. No, dobra, robię, bo za chwileczkę kolejna czynność, która mnie czeka, więc zabieram się do pracy. Dawno chyba Wam nie pokazywałam zużyć minionych dni i tutaj mam praktycznie same perełki i polecajki, więc nie przedłużam, zaczynam od pierwszego produktu, a mianowicie od tego płynu eukaliptusowego do kąpieli marki Isana. Powiem Wam, że on jest genialny, przepięknie pachnie, woda jest taka aksamitna w dotyku, nie wysusza skóry, co dla mnie jest bardzo ważne przy kąpielach, bo wiecie, że ja kocham kąpiele, więc im bardziej woda jest miękka, im bardziej jest nawilżona, tym super. Taki olejek wystarcza mi na, bo ja wiem, 4 kąpiele, bo ja tego serio dużo nie leję, a wtedy też taka bardzo fajna piana się robi, więc gorąco, gorąco Wam polecam. Tu mamy pół litra i jak jest dobra promocja, to taki olejek do kąpieli może kosztować chyba 7 zł. Jakoś, tak mi się wydaje, bo ja chyba jakoś tak ostatnio kupowałam, no nie jakoś ostatnio, no może to było w grudniu czy w styczniu, jakąś taką większą ilość i mam jeszcze zapas, jeszcze chyba 3 butelki mi zostały, ale serio, ja non stop tego używam, polecam w 100%. Kolejna polecajka, będziemy teraz niebawem mieli za 4 miesiące prawie święta Bożego Narodzenia, nie wiem, czy Wy używacie takich odświeżaczy do pomieszczeń, ale ja bardzo lubię mieć ten odświeżacz w łazience. Wiadomo, że w łazience są różne zapachy. Zdecydowałam się, kupiłam sobie w zeszłym roku taki trójpak. Tutaj macie ciasteczka waniliowe i przepięknie to pachnie, tak świątecznie, więc być może będziecie chcieli sobie z tego zapachu skorzystać. Ja jak sobie go, wiecie, robię tak nie na full, tylko robię na przykład na tą środkową moc i ten czas, to powiem Wam, że wystarcza mi ten Airwick na miesiąc. Więc serio, ale to jest coś genialnego i przede wszystkim no, przychodzi się do łazienki, wchodzi się do łazienki i poza tymi patyczkami, które mam, też, które przepięknie pachną wanilią bourbon, to jeszcze dodatkowo ten zapach tych waniliowych, maślanych ciasteczek powoduje, że no, jest naprawdę znacznie milej spędzać w łazience czas. Przynajmniej tak słyszę od gości, więc słuchajcie, no rekomendacja gości mówi też sama za siebie. Ja też pod tym się podpisuję. Kolejna perełka, o której wiecie,
a przynajmniej osoby, które mnie regularnie oglądają, to wiecie, że ja kocham te neutrogeny, mam zapas, ale staram się co jakiś czas, jak tylko jest fajna promocja w Rossmanie, kupować sobie ze 2-3 butelki, bo serio, ale opłaca się go kupić, on jest bardzo wydajny, bardzo fajnie domywa również twarz, nie powoduje żadnego zaczerwienienia, żadnego podrażnienia, oczy nie łzawią, co też dla mnie jest bardzo, bardzo ważne. Jest, mówię, no wydajny, bo on jest dość gęsty. Przyjemnie pachnie, ale to nie jest jakiś taki, wiecie, perfumowy zapach albo taki apteczny. Jest bardzo miło go używać. I jak jest dobra promocja, to nawet go można dostać za 20 chyba 1 zł. A tu mamy pojemność, kochani, 200 ml. Ale sam produkt w sobie jest, mówię, rewelacyjne, więc również pod tym się podpisuje. No i na koniec taka polecajka słodyczowa, czyli mleczna czekolada z całymi migdałami. Ja ją chyba kupiłam, z tego co pamiętam, albo na Allegro, albo w jakiejś bardzo dobrej promocji w Biedronce, więc nie sądzę, żebym kupiła tę czekoladę w Carrefourze, bo ja dawno w Carrefourze nie byłam, w ogóle w Arkadii dawno nie byłam, aby musiała się wybrać, bo teraz też przymierzam się niebawem do wyboru prezentu na urodziny ode mnie dla mnie, więc pewnie będę musiała tam za jakiś czas pojechać do Notino, zobaczymy. Niemniej jednak, kochani, to jest słodycz, która mnie urzekła. Ja mlecznej czekolady nie lubię, nie przepadam za nią, natomiast ta wersja, tym bardziej, że ja kocham migdały, to ta wersja, no, skradła moje serce, więc serio mogę ją Wam bardzo, bardzo serdecznie polecić. Kochani, już muszę wychodzić, więc długo Wam tutaj czasu nie będę zabierała. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność, dziękuję za to, że byliście ze mną. No i co? Do miłego następnego. Ciao! I was looking for a calling, felt lonely.